Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 7 modułu kursu Ochrona mienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Istnieje wiele definicji zagrożenia. Zapoznajmy się z jedną z nich. Zagrożenie to zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powoduje, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika. Dla potrzeb modułu przyjmiemy, że zagrożenie to sytuacja, w której pojawia się prawdopodobieństwo powstania stanu niebezpiecznego dla otoczenia. Zagrożenia bardzo często utożsamiane są z ryzykiem, jednak jest to nieprawidłowa interpretacja, gdyż ryzyko to prawdopodobieństwo wystąpienia niepowodzenia. Poznaliśmy już definicję zagrożenia. Teraz zapoznamy się z klasyfikacją i przykładami zagrożeń. Naturalne, obiektywne. Powódź, huragan, wyładowania atmosferyczne, wielkie upały i mrozy, inne zdarzenia generujące powstanie awarii urządzeń przemysłowych, względnie katastrofy i pożary. Wywołane przez człowieka, subiektywne, kradzieże, w tym kradzieże pracownicze, dywersja, sabotaż, szpiegostwo przemysłowe, zabór gotówki, włamanie, napad, podłożenia ładunków wybuchowych i inne akty terroru, oszustwa, wyłudzenia, naruszenie przepisów dotyczących informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych, zakłócenie porządku publicznego, zagrożenie ekologiczne, wandalizm, zniszczenie mienia. Podobne zagrożenia bezpieczeństwa, charakter, specyfika działalności czy sfera logistyki pozwalają podzielić obiekty podlegające obowiązkowej ochronie na 5 podstawowych kategorii: obiekty bankowe i pocztowe, zakłady przemysłowe, obiekty administracji, muzea lub inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej, obiekty podległe samorządowi terytorialnemu oraz obiekty, których uszkodzenie może spowodować poważne straty materialne i ekologiczne. Ochronie podlegają również obiekty chronione umownie, a w szczególności obiekty handlowe, w tym wielkopowierzchniowe, oraz obiekty mieszkalne, mieszkania, domy. Zagrożenia naturalne występują niezależnie od rodzaju obiektu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.